Siadaj. Dobra, zaczynajmy. Dane były poważnie uszkodzone. Nie są w pełni edytowalne. Okej, rozumiem. Dobrze, że w ogóle udało ci się je odzyskać. Zaraz się załadują. Obraz jest kiepskiej jakości, ale robiłam co mogłam. Na co mam zwrócić uwagę? Mam nagrać wszystkie urządzenia i zabezpieczenia? Potrzebujemy widoku na całe pomieszczenie. Sami wyciągniemy z Brain Dance'u wszystko, co nam potrzebne. Sprawdzić jego korespondencję? Jeśli dasz radę zrobić to dyskretnie. Najważniejsze, żeby nie nabrał podejrzeń. Staraj się zachowywać jak zwykle. A gdyby sam zaczął mówić coś o biochipie, czy mam... Biochip? Gdzie o nim słyszałaś? Nie wtrącaj się do tego. Ty masz tylko nakręcić Brain Dance. Za to ci płacimy. To jest twoje jedyne zadanie. Reszta cię nie dotyczy, jasne? Możesz się rozejrzeć, jeśli chcesz. Na co mam? Nie da się zobaczyć jej twarzy. Ach, zazwyczaj jestem w stanie złamać takie szyfrowanie. Ale teraz nic z tego. To musi być wyspecjalizowana netrunnerka. Tak. Marbo z takimi współpracuje. No dobra. Ja chyba wiem, co to jest. No? To są symbole Wewe. Znasz się na tym? Niespecjalnie. Nie na tyle, żeby wiedzieć, co oznaczają. Ale słyszałam, kto ich używa. No? To mogą być Voodoo Boys. To mój najlepszy strzał w tym momencie. Ale nie mam pewności. Ten gang netrunnerów? Chyba ciężko będzie do nich dotrzeć. Ja bym nawet nie wiedziała, gdzie zacząć. Na co mam zwrócić uwagę? Mam nagrać wszystkie urządzenia i zabezpieczenia. Sami wyciąg. Sprawdzić jego korespondencję? Najważniejsze, żeby nie nabrał podejrzeń. A gdyby sam... Staraj się zachowywać jak zwykle. To chyba nic ważnego. Może nie, ale wszystkie są z miejsc położonych w Pacyfice. A to nam zawęża pole poszukiwań. Co teraz? Ach, czeka mnie wycieczka do Pacyfiki. Dobra, Judy, mamy to. Kobieta, która wynajęła Evelyn, masz jakiś pomysł, kto to może być? Nie. Przykro mi, Vi. Już wiem, co się stało w chmurach.
To oni próbowali ją wypłaszczyć. Stąd jej zepsuty chip. To była kara? Zorientowali się, że ich przerobiła? Wiedziała o wiele więcej, niż się spodziewali. To przed nimi uciekała. Wygląda na to, że Evelyn nie była z nami do końca szczera. To mało powiedziane. Gdybym wiedziała, w co ona się pakuje... Jestem na nią taka wściekła. Miała tylko nagrać braindance. Niewiarygodne, że była w stanie na własną rękę zorganizować całą akcję w Konpeki Plaza. I sprzątnąć biochips przed nosa swoim zleceniodawcom. Czyli to ona zatrudniła was wszystkich. Ona to na siebie ściągnęła. I na ciebie też. Jest jeszcze jedno nagranie. Chcesz zobaczyć? Dawaj. Chyba już nic więcej mnie nie zaskoczy. Oui, y aller. Ou t'as gain raison, mon Z, ou intelligent pour ça, peut-être bien. Mon Z pas enragé. Non plus. C'est plus bon, moi et nous gaillés pour nous rêver sans y aurait nos bouts. Faut que nous prenions chance là. Vous gaillons plus bon l'idée? Très bien. Si vous décidez si ce point critique et sans à continuer à faire travail à vous. To jakiemu ona gada? Nie wiem. Może po krolsku. Skoro to Voodoo Boys. Może. Sprawdzę, czy mam autotłumacz. A ty spróbuj się dostroić do częstotliwości telefonu. Ciekawe, co mówi druga strona. Spróbuj przeskanować telefon. Mówiła coś o Yorinobu. Pewnie dlatego Evelyn zachowała to nagranie. Wyłapałam coś jeszcze, jakby... Silverhand? Musimy to przetłumaczyć. To musi być coś ważnego. Spoko. Znalazłam aktualizację do autotłumacza. Powinna być z tobą kompatybilna. Wgram ci. Vous y êtes déjà allé? Oui, y aller. Ou t'as gain raison, Mosette, ou intelligent pour ça, peut-être bien. Ou pas si mademoiselle a fait un problème? Mosette pas enragé. Non plus. C'est plus bon, moi et nous gaillés pour nous arriver sans y aurait nos bouts. Faut que nous prenions chance là. Non plus. C'est. Non plus. Non plus. C'est plus bon, moi et nous gaillés pour nous rêver sans y aurait nos bouts. Faut que nous prenions chance là. Moi, t'as ramé quoi même j'avais, oh. Que Sylvain a mené nous direct sous halt. Vous gaillons plus bon l'idée? Très bien. Si vous décidez si ce point critique s'en pense, à continuer à faire travail à vous. Ok, Judy. Wystarczy. Dobra, odłączam cię.
Jego engram był na biochipie, który ukradliśmy. Co? Cyfrowy konstrukt osobowości. Chcę się nad tym spokojnie zastanowić. Dasz mi moment? Jasne. Wiesz, kim oni są? Kim jest ta kobieta? Wiesz, jak do nich dotrzeć? Kurwa, Vi. Byłem martwy przez 50 lat. Strasznie mi przykro, że nie mam teraz dla ciebie wszystkich rozwiązań, żeby ci je podać na pierdolonej, chromowanej tacy! Czego ci ludzie mogą chcieć od Alt? Nie wiem. Nic nie podejrzewasz? W każdym razie musimy przede wszystkim dotrzeć do tej netranerki. To jest teraz ważne. Wygląda na to, że wie o biochipie wystarczająco dużo, żeby nam pomóc. Podobno nie wierzysz, że pomoc jest możliwa. Po prostu znajdź tę laskę od Voodoo Boys. Poczekaj. Masz jakiś pomysł, jak się skontaktować z Voodoo Boys? Czemu pytasz? Boisz się, że ich naślę na Evelyn? Nie. Nie ufałam ci z początku, ale teraz to się zmieniło. Gdybyś chciała się na niej zemścić, to miałaś wiele okazji. Więc skąd to pytanie? Po prostu. Chcę, żeby ci się udało. Masz już plan? Popytam ludzi, podzwonię. To jest cholernie hermetyczny, nieuchwytny gang. Ale ktoś musi mieć jakieś dojście do nich. No to powodzenia. Na razie. Pa. Dzięki, Vi. Z kim mam przyjemność? Claire, możesz mnie nie pamiętać. Barmanka z Afterlife. Mam niezapłacony rachunek? Głośno o tobie ostatnio. Mówią, że Vi daje radę, a że przydałaby mi się pomoc. Mhm. Szukam kierowcy na wyścigi. Opowiem ci więcej, jak wpadniesz do mojego garażu. To gdzie ten twój garaż? W Arroyo, przy Valley Street. Urocza okolica na pewno znajdziesz. Dobra, postaram się zajrzeć. Jakby mnie akurat nie było, po prostu zaczekaj. Na razie, Claire.
cię! Go!
Alois Dakin to frajer. Gość nadszarpnął moje zaufanie i uciekł z miasta, ale pieprzyć go. Teraz liczą się dla mnie jedynie jego fanty, które zostawił w Night City. Konkretnie chodzi mi o jego komputer. Sprawdź załącznik, dowiesz się co i jak. Ты гнида!
Kto by pomyślał? Korpus czy nie? Bez wszczepu wszyscy wyglądamy tak samo idiotycznie. Puste, podziurawione worki. Skąd się tu wzięłaś? Byłam na dole. Chcesz o tym pogadać? Nie wiem, co tam widziałaś. Ja tam nie schodzę. Nie chcę nic wiedzieć. Oni mnie zmusili. Byłem ich zakładnikiem. Jeden wyskok i skończę na ich stole. Tak powiedzieli. Czytałam maile. Wiem o wszystkim. Cóż, tak. Może... Czy mogę zaproponować ci rabat? Rabat na towary. Rabat? W zamian za co? Że będę udawać, że nie wiem, skąd bierzesz swój towar? Mhm. Niech będzie, umowa stoi. Zapomnę o piwnicy. Doskonale. No to załatwione. Zaglądaj do mnie, jak tylko będziesz miała potrzebę. Od jak dawna tu działasz? 2 lata. Może trochę więcej. Na początku było trudno, ale spotkałem odpowiednich ludzi. Połowa sukcesu to odpowiednie kontakty. To i umiejętność współpracy. Pewna elastyczność. Co możesz mi zaoferować?
Jasne, czekam. Pięknie, V. Dokładnie o ten sprzęt chodziło. Dzięki, kontrakt zamknięty. Sloat. Here's Barnes. Thank you.
Wi! Jesteś Wi, prawda? Znalazłaś mój databank? Dobrze cię słyszeć. Rozumiem, że paramedycy poskładali cię do kupy. Jak widzisz. Choć gdyby nie ty, nie mieliby czego zbierać. Nie miałam okazji podziękować. Był z tobą jeszcze jakiś latynos, prawda? Przekaż mu moje wyrazy wdzięczności. Jackie nie żyje. O, przykro mi. Czy to przeze mnie? Nie, przez Arasaka. Zginął niedługo po tym, jak się uratowaliśmy. Miło, że o nim pamiętasz. Udawałby, że go to nie obchodzi, ale tak naprawdę byłby dumny. Jak syn gangster od siedmiu boleści. No, ale my żyjemy nadal. Na czym stanęłyśmy? Pytałam o databank. Od razu do sedna, co? Znalazłam go. Niespodzianka. Był w norze kosiarzy. Sandra, jesteś tam? Tak, po prostu odkąd się dowiedziałam, że mnie u nich znalazłaś, wszędzie ich widzę. Podejrzewałam, że mogą go mieć, ale podejrzenia, a wiedza to dwie różne rzeczy. Próbowałam sobie wymówić, że już nic mnie z nimi nie łączy. Masz platynową kartę Traumatin. Z nimi nie zginiesz. Drugi raz nie dasz sobie wcisnąć blokera sygnału. Za pierwszym razem też tak myślałam. Ale może masz rację. Było, minęło. Trzeba jakoś zapomnieć. Teraz mam nowe zmartwienia. Coś, o czym powinnam wiedzieć. Nieważne. Przenieś nośnik do mojego mieszkania. Wysłałam adres. Jasne. Thank you.
Sandra, to ja, Vi. Mam twój databank. Sandra, odezwij się. Jesteś sama? Nikt cię nie śledził? Jak widzisz. Wchodź. Nie lubię zostawiać otwartych drzwi. Aż tak się boisz kosiarzy? Moja znajoma mówiła, że nie będziesz niczego pamiętać. Kosiarzy? Nie, tu chodzi o... Zresztą mniejsze. Gdzie databank? Ładne mieszkanie. Urządzone z gustem. Dziękuję. To ty musisz zdecydować. Chodzi o kosiarzy? Więc o kogo? Czy to ważne? Wybacz, ale nie płacę ci za zadawanie pytań. Uratowałam ci życie. Nie uważasz, że jesteś mi coś winny? Z tego, co mi wiadomo, dostałaś za to pieniądze. Byłam po prostu jednym z twoich zleceń. Możemy wrócić do databanku? Trzymaj. Jest cały i zdrowy. Nie musisz się tak przejmować. Może muszę, a może nie. To zależy. Również od ciebie. Powiedz, sprawdziłaś może, co właściwie na nim jest? Dobra, nie będę ściemniać. Sprawdziłam go, wiem wszystko. Tak myślałam. Co zamierzasz z tym zrobić? Pogratulować i życzyć dalszych sukcesów. Hakujesz Night Corp? Szanuję. Ja... Dzięki. Jeśli rzeczywiście zrealizują ten projekt... Każdy będzie mógł zostać ich potencjalną marionetką. Bałaś się, że ktoś od nich może mnie śledzić. Zgadłaś. Warunkowanie ludzi za pomocą SI. Szalone czasy, co? Jak to w ogóle możliwe? Za długo by tłumaczyć. Grunt, że dzięki temu będą mogli wpłynąć na każdego. To jest dopiero przerażające. Dobrze, że są wśród nas trenerzy, którzy potrafią dokopać się do takich informacji. Oby zrobili z nich użytek. O to się nie bój. Zapewniam, że zrobią. Trzymaj. Umówiona kwota. I mały bonus. Trzeba wspierać tych, co nas wspierają. Dzięki. Powodzenia.